8 na 10 mieszkań w Polsce nie ma dostępu do łazienki, wanny i prysznica. Dzieci do to i to ja musiały chodzić. Nie było łazienki i nie ma. No nie ma. Mamy nawet mapę Polski, na której można właśnie zobaczyć, gdzie tej łazienki brakuje. Wiecie co? Kupiłem właśnie takie mieszkanie, które nie ma łazienki i nigdy nie miało. I ja to mieszkanie wyremontuję. God damn! W końcu misją słabego designu jest walka ze słabym designem. Powiem szczerze, nigdy nie widziałem tego mieszkania w środku. Wiem o nim tyle co wy. No, może ciut więcej, wiem, że jest do generalnego remontu. Ale to tylko tyle. Dostałem rzut od notariusza, więc wiem, jak wygląda ten cały układ. Ale wydaje mi się, że z samych rzutów można tyle rzeczy wyczytać i to jest na tyle interesujące, że pokażę wam zdjęcie, które wykonano prawie wiek temu. A budynek, o którym będę mówił, znajduje się właśnie tutaj. I mam nadzieję, że krok po kroku zbadamy tą super ciekawą historię, która jest w tym mieszkaniu. Powierzchnia użytkowa tego budynku to 250 metrów. Jeżeli statystycznie na jedną rodzinę przypadało wtedy 70 metrów kwadratowych, to by sugerowało, że od początku ten budynek był przeznaczony na więcej niż dla jednej rodziny. Bo jeżeli weźmiemy rzut i usuniemy wszystko to, co mogło zostać dodane później i zostawimy tylko i wyłącznie ściany konstrukcyjne, to w zasadzie trafiamy na taki bardzo prosty i tradycyjny układ, który królował 100 lat temu. Jest on dość charakterystyczny. Zbita bryła, główne wejście na osi symetrii, duże izby równomiernie rozłożone w środku, brak lub mała liczba korytarzy, dlatego trzeba przechodzić bezpośrednio z pomieszczenia do pomieszczenia. Dzisiejszy sposób projektowania domów jest zupełnie inny. 100 lat temu byłby nie do pomyślenia. Dzisiaj panuje dużo większa swoboda projektowa. Oczywiście nie będę wspominał nawet o takich domach koncepcyjnych, które w zasadzie nie wpisują się w żadne ramy. Wróćmy do naszego domu. Jeśli mamy podzielić budynek dla kilku rodzin, to właściwie najłatwiej można byłoby to zrobić, korzystając z grubych ścian konstrukcyjnych. Przy takim układzie logiczne są w zasadzie dwa podejścia. Jedno z korytarzem na środku, z którego wchodzi się do wydzielonych lokali. Plusem takiego rozwiązania jest mała liczba przeróbek w elewacji, prostota rozwiązania, ale kosztem straconych kilku metrów kwadratowych. Alternatywą jest taki podział, w którym nie ma korytarza i wchodzi się bezpośrednio z dworu. Minusem oczywiście jest wiejący wiatr zimą. Ale w Polsce nikomu to nie przeszkadza i wręcz Polak oczekuje, że jak otworzy drzwi na dwór, to nie na korytarz, tylko bezpośrednio na dwór, tak żeby ten cały śnieg, ten cały wiatr, ten cały mróz, ten cały chłód bezpośrednio wdarły się do jego mieszkania. I widać, że można dosyć zgrabnie podzielić tą przestrzeń dla czterech rodzin, ale ludzie tutaj kierowali się zupełnie inną logiką. Zobaczmy jaką. To moje! Nie będzie pan mi mówił, gdzie ja mam mieszkać. Nie wyobrażam sobie mieszkania bez ogródka. My zawsze chodziliśmy frontowymi drzwiami. Po moim stupie! I właśnie po takich negocjacjach pierwszy z nich dostał taki kawałek, drugi taki, a reszta reszta. Z jakiegoś powodu po tej operacji musieli dorobić jeszcze korytarz, aby móc dostać się do tego pomieszczenia. Jakimś cudem udało mi się połączyć wady wszystkich poprzednich projektów. Plus dodatkowo dołożyli parę własnych, takich jak tak nieustawne pomieszczenia, że ciężko tam dodać łazienkę. Dlatego 2x4 mieszkania tej pełnoprawnej łazienki nigdy nie miało do tej pory. I jak jeszcze w tym mieszkaniu uda się coś przerobić, zupgrade'ować się, powiększyć tą łazienkę, to mieszkanie nigdy nie będzie mieć takiej szansy. I na zawsze pozostanie takim niechcianym dzieckiem architektury. Jeżeli byśmy chcieli powiększyć tą łazienkę, która obecnie istnieje, to jest niemożliwe, ponieważ tam realnie nie ma miejsca. Ja na szczęście mam takie mieszkanie, w którym się da zaprojektować pełnoprawną łazienkę. Zaprojektować i wybudować. A żeby to zrobić, trzeba stworzyć kosztorys. Dlatego przejdźmy do remontując.pl i zróbmy jakiś przykładowy. Zacznijmy od dodania kilku pomieszczeń oraz kwotę, w moim przypadku to jest 100 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że się w takiej kwocie wyrobię z remontem. I mam też nadzieję, że się jeszcze zobaczymy i to w miarę niedługo.